Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w filmiku, w którym pokażę Wam wszystkie ekstrasy, które można odblokować po przejściu gry w 100%. Ale mówię, te ekstrasy wcale nie są jakieś ciekawe, nie ma to nic takiego specjalnego. O wiele ciekawsze rzeczy były w Tomb Raider Anniversary i Legendzie, a tutaj to nic ciekawego nie ma. No więc co, zaczynamy. Ten obrazek jest ładny. Mi się podoba. Tu są ci... Znaczy, tu jest ten most i te kolce, które były nad głową Krakena. Ta na dole był Kraken. No, a ten obrazek to już jest po prostu cudny. Tajlandia. To jest... te boginie Kali i jakaś tam, nie pamiętam nazwy. To też jest fajny obrazek. To nie wiem. O, Croft Manor. Jak widzicie, obrazki nawet nie są wcale takie ciekawe. To nie wiem. To wygląda jak... wnętrze jakiegoś statku kosmicznego. To nie wiem. O, przypomina wam się ta czasówka? Straszna, normalnie. A tutaj jest ten władca Sibalby, który ma oczy. Oczojebny. O, to też jest fajne. Na tle. W tym słoiczku. O, Tral. Ta kopia Atlantydy. Helheim w kolorze. Okej. Teraz projekty postaci. Zip. Alistair mi się w tej części na obrazku jakoś nie podoba. Ładniejszy był w Anniversary, a to nie, co to jest. To jest bodajże ten James Rotland. Tego gościa nie było na 100%. Szkice Alistair. A, to Alistair. James Rotland. Myślę. Alistair też okropnie wygląda. Doppelgänger. Najemnik. Wygląda jak Larson. Kłusownik. No, Natla wcale nieciekawie wygląda. Taką fryzurę ma. Wygląda na tym zdjęciu, jakby się zestarzała. Bo w ogóle ma takie włosy inne niż to była w Anniversary. Bardziej staro wygląda. A tutaj już tak lepiej niż to było w Anniversary. To go okropne zdjęcie. Mama. Tutaj porośnięta czymś. Zniewolony w kot w kolorze. Ja zawsze myślałem, że to jest pies. Ale nie, przecież to pies wygląda. Kot. Kraken. A to? Co to jest? Maj w kolorze. Naga w kolorze. Co to było? To były chyba te zmutowane jaszczurki w Tajlandii. Jak sobie je przypomnę, o Boże. Nienawidziłem ich. Ua, co ty pajączycko wstrętne. Rochnofobowie, nie oglądajcie tego obrazka. O, to jest po prostu cudny obrazek. Tiger. To jest Wiking. Yeti.
to jest piękne też. Szkic. Lowy ralary. Nelary. Tu ma taką czapeczkę, jak to było w Nevros i w Tomb Raider 5. Kupiła na bazarze za 3 złote. A to jest jakieś też nieznane. To jest fajne. No i tyle. Projekty sprzętu. Rękawica Thora. Kotwiczka. To jest na pistolet. Motorek. Pastora. Rękawica Thora. Harpun. Moc trolla. Trolla. Chociaż nie wiem, taki zielony w niektórych miejscach. Pobawimy się młotem Thora. Nie trala. Czy trolla. Kurde. Łatwo się pomylić, a tego pistoletu w ogóle nie używaliśmy. Szkoda. Scenopis. To jest coś takiego, kurde, bardziej w formie obrazków, takich komiksów. No w sumie ciekawe. Brakuje jeszcze tych dymków z tekstem. I byłby to komiks taki. Jakby ten obrazek się nie powtarzał? Dziwne. Tutaj do pelka chyba. Czekajcie. Tylko ona ma kaptur. Niedźwiedzia tutaj nie było. A to było takie szkice jeszcze. Żeby wiedzieć, co dodać do tego Tomb Raidera. Jak widzicie, nic ciekawego w tych ekstrasach nie ma. Moim zdaniem nie warto nawet zbierać tych sekretów dla kilku tam obrazków. Te obrazki wcale nie są ciekawe. Coś się coś powiedziało? Nie. W ogóle nie są te obrazki ciekawe. Nie ma tu nic wartego uwagi. Ciekawsze były w Legendzie Anniversary Ekstrasa. Tutaj to pierdołki same. No dobra. I teraz tak jak zawsze, kiedy zakończymy jakiś projekt, robimy sobie takie krótkie podsumowanie go. A więc zaczynamy. Grafika daje plus 5, dlatego że... No, podobna, właściwie taka sama była grafika jak w Legendzie Anniversary, więc raczej nic się tutaj nie zmieniło. W kwestii dźwięku dałem 6. Dźwięk mi się naprawdę bardzo podobał. Właściwie wszystkie melodie i takie... mroczne i takie bardziej troszeczkę wesołe, no, bardzo mi się podobały. Słuchajcie, też było takie charakterystyczne dźwięki wydawane przez zwierzęta, szczelanie. W wodzie też było słychać takie chodzenie Lary, taki stuk-stuk było słychać, nie? Wiecie. Podwyższają tą ocenę. W kwestii grywalności dałem 5. Ogólnie dobrze mi się grało, ale denerwowały mnie różne czasówki, właśnie ta w Meksyku. I również jak Lara skakała tam, gdzie chce, a nie tam, gdzie my chcemy. No to też było irytujące. W Legendzie to było zupełnie inaczej. Lara skakała tam, gdzie my chcemy w Legendzie. Co tam jeszcze?
Na przykład jak Lara była na Gzymsie, na jakiejś kolumnie i była już na samym końcu, żeby tego Gzymsu, żeby skoczyć na górę, to pojawiała się na początku tego Gzymsu. To też było irytujące i głupie. Więc tu jest piątka. Klimatowi dałem 6, gdyż mi się tutaj ten klimat bardzo podoba. Jeszcze bardziej niż w legendzie. I możemy tutaj odwiedzić różne miejsca takie mityczne. Ten Helheim jest po prostu piękny. Jest tam, no klimat jest. Taki inny, taki... No mi się ten klimat podoba. Więc tutaj 6. No i chyba byłoby na tyle. Właściwie. Jeszcze raz dziękuję wam za miłą zabawę. I nie wiem, jaki będzie kolejny Tomb Raider, jaki nagram. W każdym razie malutka przerwa od tych Tomb Raiderów mi się przyda. I zmiana klimatu na jakieś inne. Syberię nagramy wkrótce i Prince of Persia. I nowy projekt. Właściwie dwa nowe projekty. I jeśli skończę Syberię 2, Prince of Persia może, jeśli się nie zatnę tam i skończę te dwa nowe projekty, bo pomiędzy tymi dwoma nowymi projektami pojawi się nowy Tomb Raider. Nie wiem, jaki będzie. Właściwie waham się. Może zrobię głosowanie, albo nagram Tomb Raider 5, albo Tomb Raider 2, gdyż no... podobają mi się. Znaczy, najbardziej lubię te Tomb Raidery i najbardziej mi się podobają i najbardziej chciałbym nagrać te, którymi lubię Tomb Raidery, a nie te, które nie lubię, których się gubię i inne takie. Więc to było na tyle. Dziękuję wam wszystkim za uwagę, za wspólną zabawę i zapraszam do kolejnych projektów Zagrajmy W. I cześć. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Cześć, trzymajcie się.